Jesteśmy na rozległym kompleksie łąkowym w pradolinie rzeki Wisły. W gospodarstwie specjalizującym się w chowie i hodowli bydła mlecznego przede wszystkim. Przedmiotem dzisiejszego spotkania jest omówienie zabiegów pielęgnacyjnych w okresie wiosennym wykonywanych na trwałych użytkach zielonych. Trwałe użytki zielone, jak wszyscy doskonale wiemy, powinny dostarczać wysoko wartościowej, cennej i najtańszej paszy dla pogłowia bydła mlecznego i mięsnego w gospodarstwach. Co zrobić, żeby ten efekt osiągnąć? Wiosną należy przeprowadzić kilka zabiegów pielęgnacyjnych. Pierwszym z nich jest włókowanie. Celem włókowania jest rozprowadzenie wszelkich nierówności, które widoczne są na łące. Nierówności to przede wszystkim kretowiska, które zabrudzają kiszonki, a przez to przyczyniają się do zmniejszenia wartości pokarmowej paszy. Najlepszym dowodem jest duża zawartość popiołu w biomasie roślinnej, sięgająca zamiast kilkunastu procent. Jak można wykonać to włókowanie? Widocznie jest tutaj na tej łące. Kretowiska są niedostatecznie rozprowadzone, chociażby z tego względu, że kilkucentymetrowa warstwa ziemi po kretowisku tak przydusiła roślinność łąkową, że uniemożliwi wręcz odrost pożądanym trawom czy też roślinom motylkowatym. W warunkach beztlenowych trawy i rośliny motylkowate nie będą rosły. To powierzchnia niezadarniona, która może stanowić kilkanaście, a niekiedy nawet i kilkadziesiąt procent powierzchni trwałych użytków zielonych. Ogranicza się przez to powierzchnię efektywnie produkcyjną i negatywnie to wpływa na jakość paszy. Oprócz tego, że zbierać będziemy ziemię i gromadzić ją w pryzmach silosowych, zwiększając zawartość popiołu w paszy do kilkunastu procent, to jeszcze nie rozwinie się żadna roślinność łąkowa, pożyteczne trawy czy też inne rośliny. Mimo że zabieg został wykonany, że zainwestowano przynajmniej 200-250 zł na jeden hektar w paliwie, w robociźnie, w sprzęcie, to nie możemy być zadowoleni z tego zabiegu. Z tego względu, że właśnie kretowiska są nierozprowadzone. Słabość tego zabiegu widoczna jeszcze jest w innym elemencie. Otóż nie została absolutnie poruszona, obumarła biomasa roślinna z ubiegłego roku. Nie została wydarta, nie została przemieszczona, zostaje w pierwszym odroście skoszona i wmieszana w wartościowe trawy i wartościową biomasę. Jeżeli powąchamy, to czuć tutaj pleśń, będzie również ogniskiem pleśnienia i zagrzybienia kiszonek. Tegoroczna niepoprawność tego zabiegu będzie miała konsekwencje i w przyszłości. Widoczne są również na tym obiekcie. Po ubiegłorocznym kretowisku rozwijający się mniszek pospolity i to już jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta roślina, szósta na powierzchni zaledwie 20 cm2. Wiechlina łąkowa, która jest trawą niezwykle pożądaną niższego piętra, występuje w postaci pojedynczego pędu, bowiem zbyt konkurencyjny jest mniszek lekarski. Poprawnie wykonany zabieg włókowania gwarantuje nam szereg korzyści. Osiągnięcie wyższych plonów w zakresie od 30 do 50% gwarantuje nam czystość kiszonki, gwarantuje nam przez to zdrowotność zwierząt, zdrowotność to mniejsze koszty weterynaryjne. Generalnie rzecz biorąc, sumarycznie można powiedzieć, to oszczędności rzędu nawet 20-40% w produkcji mleka czy też żywca wołowego. Z nami osiągniesz sukces.